Oba zespoły przystąpiły do treningu w mocno okrojonych składach. W barwach gospodarzy zabrakło Taja Uffindena, Troja Bachelora. W zespole z Zielonej Góry nie pojechali Jarosław Hampel i Andreas Jonsson. Także Piotr Protasiewicz. Czterech pierwszych szykuje się do Grand Prix. Protasiewicz narzeka na kłopoty zdrowotne. Trening rozpoczął się dobrze dla gości, którzy już w drugim biegu uzyskali wyraźną przewagę. Kolejne podwójne zwycięstwo odnieśli w czwartym starcie i objęli prowadzenie 15-9. Wrocławianie szybko wyrównali na po 18. Zwycięstwa 5-1 w biegach 9 i 10 dały 8 punktów przewagi Falubazowi. Gospodarze zdołali odrobić 4 oczka w 13 starcie. Dzięki podwójnej wygranej Patryka Dolnego i Macieja Janowskiego zmniejszyli stratę do 2 punktów. Ostatnie 2 biegi kończyły się jednak remisami. Zespół z Wrocławia może w tych przypadkach mówić o dużym pechu. Defektowały bowiem maszyny Janowskiego i Juricy Pawlicia. Ostatecznie Falubas zdobył stolicę Dolnego Śląska, wygrywając różnicą 2 punktów. Najlepiej w zespole gospodarzy zaprezentowali się Tomasz Jędrzejak, zdobywca 12, i Patryk Dolny, zdobywca 10 punktów. W pierwszym meczu nowego sezonu Ekstraligi Betard Sparta zmierzy się 16 kwietnia ze Stalą Gorzów. Zespół Śląska był chwalony za przegrany mecz w Bydgoszczy z Zawiszą. Nie po raz pierwszy pod wodzą Tadeusza Pawłowskiego Śląsk gra ładny futbol, ale brakuje skuteczności. Gramy ładną piłkę dla oka, no ale niestety za wrażenie artystyczne punktów nie daje nikt. No brakuje wykorzystywania sytuacji pod bramką rywala. No to jest nasz największy mankament obecnie, no ale w tym tygodniu pracujemy nad tym i myślę, że w Bielsku się przełamiemy. Wrocławianie pracują nad poprawą skuteczności. Ten tydzień upływa na pracy nad tym elementem. Nie zawodzi jedynie Marko Pajszał. Pracujemy nad tym, ale ja uważam, z mojego doświadczenia jest tak, że jeżeli ktoś strzela całe życie bramki, to będzie strzelał, a jeżeli nie ma tego, to też nie będzie miał. Czyli to można w jakichś procentach to poprawić. Niemniej jednak myślę, że z powrotem może Sebastiana Mili, że Patejuk w Bielsku, gdzie gra przeciwko swojej drużynie, gdzie w zeszłym sezonie strzelił im 2 bramki. Myślę, że też ruszymy w tej kwestii. Śląsk czuje respekt do rywala. Podbeskidzie, jak na górali przystało, jest drużyną z charakterem. Podbeskidzie jest drużyną, która no, zdobywa punkty walką. Moim zdaniem mamy lepszą drużynę i powinniśmy wygrać ten mecz, no, ale boisko wszystko zweryfikuje. Trener Tadeusz Pawłowski wie, że piątkowe spotkanie jest ważne w perspektywie walki o utrzymanie. Sytuacja w tabeli tak wygląda, że ten mecz będzie miał duże znaczenie co do dalszej tabeli, czyli przy podziale punktów. Czy będziemy ich mieli od Podbeskidzia więcej, dlatego to jest bardzo ważny mecz i uważam, jest to mecz, który powinniśmy wygrać. Mecz Podbeskidzia ze Śląskiem jutro o 18 w Bielsku. W ubiegłym tygodniu odbył się test Coopera, który podzielił uczestników programu i ty możesz zostać maratończykiem. Pozwolił przyporządkować do odpowiednich grup. Podział nastąpił ze względu na zaawansowanie biegaczy. Utworzono 3 grupy. Pierwszą dla początkujących to dla osób, które podczas testu Coopera przebiegły dystans poniżej 2200 metrów. Grupa średnio zaawansowana jest dla tych, którzy pokonali trasę między 2200 a 2500 metrów. Wreszcie zaawansowani to biegacze, którym podczas testu udało się przebiec ponad 2,5 kilometra. Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzić będą Weronika Machowska, Agnieszka Danilewicz i Sylwia Ejdys-Tomaszewska. Pierwsze spotkanie w podziałach na grupy w niedzielę o 9 na Pergoli Stadionu Olimpijskiego. Wcześniej, bo już o 8 na AWF-ie rozpocznie się druga część akcji Cały Wrocław Biega. Zapraszamy na Akademię Maratonu. To projekt naukowo-badawczy, który MCS realizuje wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Międzywojewódzką Przychodnią Sportowo-Lekarską. Dla uczestników Akademii organizatorzy przygotowali cykl wykładów, podczas których poruszana będzie problematyka z różnych dziedzin kultury fizycznej, m.in. z zakresu medycyny sportu, teorii treningu biegowego, fizjologii, psychologii, dietetyki. Inauguracyjny wykład poprowadzi znany naukowiec i zarazem maratończyk profesor doktor habilitowany Jan Chmura. Tematem spotkania będą reakcje fizjologiczne organizmu podczas biegu maratońskiego. Wykłady w Akademii Maratonu będą się odbywać raz w miesiącu. Treningi w programie i ty możesz zostać maratończykiem od kwietnia już 2 razy w tygodniu.
Polski snooker poszedł mocno do przodu. Biało-czerwoni jeszcze do niedawna nie mieli szans na nawiązanie walki z europejską czołówką. Teraz brak podium jest traktowany jak porażka. W Bukareszcie Krzysztofowi Wróblowi nie udało się wywalczyć medalu. Przed samymi zawodami rozmawiałem z moim kolegą z drużyny Mateuszem Baranowskim i mówię, zwróć uwagę, jak teraz Polacy są tutaj postrzegani. Jedziemy jako jedni z faworytów, zajmujemy 5. miejsce Mistrzostw Europy i jest niedosyt. Kiedyś takie zdarzenia nie miały w ogóle miejsca. Teraz, jeżeli Polacy są w grupie rozstawieni, oznacza to, że są bardzo silnymi zawodnikami, traktowani bardzo poważnie. Z jednej strony oczywiście brakuje powtórki medalu Mistrzostw Europy, aczkolwiek no wiemy, jak jest w sporcie, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Para Mateusz Baranowski, Krzysztof Wróbel odpadła tym razem w ćwierćfinale. Najlepsi polscy snukarzyści szybko o starcie w Bukareszcie muszą zapomnieć. W czwartek w Banda Club we Wrocławiu rozpoczną się indywidualne mistrzostwa naszego kraju. Mistrzostwa Polski to jest turniej, dla mnie turniej ogólnopolski, każdy jeden ma podobny poziom. Grają wszyscy najlepsi zawodnicy kraju. Czy uda się gdzieś zajść daleko, to już czas pokaże. Przygotowany jestem. Miałem teraz właśnie te Mistrzostwa Europy. One jeszcze jakby podbudowały mnie w sensie tego wyniku, ale też dały mi możliwość obycia się ze stołami. Cały czas byłem na bieżąco w toku gry turniejowej. To jest inna gra niż gra treningowa, więc te sparingi takie już na noże, jak my to mówimy, na pewno dają dobrą lekcję przed takimi zawodami, jakimi są też Mistrzostwa Polski. Wrocławskie Mistrzostwa Polski szykują się bardzo ciekawie. Nie zabraknie czołówki krajowych snukerzystów. Wielkie oczekiwania po starcie w domu ma nasz wrocławski faworyt. Nie mogę powiedzieć, że nie jestem przygotowany, bo dużo trenowałem. Grałem teraz w Mistrzostwach Europy. Owszem, może 2, 3, 4 dni teraz zrobię sobie przerwy, ale od pojutrza zaczynam solidny trening. Do tego 10 kwietnia muszę być super przygotowany. A czy uda się wygrać? Czas pokaże. Wiadomo, wszyscy przyjeżdżają, każdy chce wygrać. Dla mnie zawsze minimum w Mistrzostwach Polski, takie, które mnie zadowoli, to jest medal. Wróbel będzie się skupiać nie tylko na grze, będzie pełnić przecież rolę i gracza, i organizatora. Jest ciężko dopiąć wszystko na ostatni guzik i być jeszcze tutaj zawodnikiem, a oprócz tego jeszcze spełnić oczekiwania tutaj kibiców lokalnych. Miejmy nadzieję, że po raz kolejny się uda. W zeszłym roku był to finał osiągnięty. W tym roku, jeżeli bym doszedł do finału, byłbym bardzo, bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o samą już organizację, to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby nie było żadnych problemów. Miejmy nadzieję, że wszystkie nasze plany się ułożą i zapraszamy na świetny turniej. Najlepsi snukerzyści od czwartku 10 kwietnia we Wrocławiu, wcześniej, bo już od piątku 4 kwietnia promocja mistrzostw w galerii Sky Tower.